Wielkanoc to dla mnie jedno słowo. Żurek, czyli zakwas, biała kiełbasa i ten smak lekko podkręcony śmietaną. Ja dzisiaj zaproponuję Wam trzy propozycje. Jedna będzie tradycyjna, a co? Druga będzie lekko ostrzejsza, a trzecia? Jeszcze Wam nie zdradzę, ale jestem ciekawa Waszych propozycji. Prawdziwy zakwas robimy 5 dni wcześniej, ale co w sytuacji, kiedy zapomnieliśmy go wstawić? Nie ma problemu. Zawsze znajdziemy w sklepie odpowiedni zamiennik. Pachnie pięknie, więc zaczynamy. Ja zrobię bazę do tego żurku. Na początku odpalę ogień. Daję odrobinę masła i pokrojoną już cebulkę. Myślę, że mogę dać odrobinę czosnku. Wiadomo, nie należy przesadzać, ponieważ mamy też inne dania i nie chcemy, aby ten zapach nam zdominował. Ja pokroję w delikatne plasterki. A w zasadzie jeden ząbek nam wystarczy. Ja zawsze daję czosnek odrobinę później, żeby nam się nie przypalił. Ok, dodaję już czosnku. Taką bazą do żurku, oprócz cebuli i czosnku, jest też biała kiełbasa, boczek, można też dodać szynkę, tak naprawdę jakie mięso mamy w domu. Trochę jak z bigosem, ja to zawsze nazywam czyszczenie lodówki. Ale teraz nie będę dodawała mięsa, ponieważ chciałam Wam pokazać te dwa warianty. Jedno z chorizo, drugie z białą kiełbaską, więc podszykuję nasze miseczki. Jedna i druga. Do jednej dodaję już odrobinę podsmażonego chorizo i to będzie ta pikantna wersja. Możecie dać więcej lub mniej. Tak naprawdę kuchnia to zabawa, w szczególności w przypadku słonych dań. To nie jest tak jak deser, że trzeba dać dokładnie co do grama. Dodam odrobinę chili. Opa. I odrobinę papryki słodkiej. Jeszcze na końcu to udekoruję. Czuję, że nasza cebulka już idealnie pachnie. Zalewam to bulionem. No, pachnie cudownie. W tym przypadku ugotowałam dzień wcześniej bulion warzywny. Nie musi być on na mięsie. Jeżeli chcecie podrasować taki bulion, wystarczy, że podpieczecie w piekarniku odrobinę włoszczyznę i automatycznie te warzywa wydobędą wspaniały smak. Poczekamy chwilę, aż nasz bulion się podgrzeje i zaraz dodam zakwasu. Wracam do naszych miseczek. Tu już mam chorizo, paprykę, dodaję też nasze bataty. Są bardzo fajnym zamiennikiem do ziemniaka. Smakują podobnie, ale przez słodszą strukturę dadzą nam ciekawy smak. Dobrze, drugie danie. Ziemniaki. Odrobina białej sparzonej kiełbaski. Do środka dodamy sól i myślę, że to jest odpowiednia pora do dodania naszego zakwasu. No i wygląda przepięknie. Do naszego żurku tak naprawdę zostały mi dwa składniki. Pierwszy to schowany majeranek. Musi być obowiązkowy. Opa, jeszcze trochę. Nie żałuję. I na koniec zabielimy. Nasza zupa nie jest jeszcze na tyle gorąca, żeby ta śmietana się zwarzyła, więc spokojnie sobie wleję. Są osoby, które nie dodają śmietany i lubią takie ciężkie, zawiesiste żurki. Ja raczej lubię, jak on jest delikatnie zabielony, jest wtedy delikatniejszy. Ok, nasz żurek już jest gotowy. Zerknę, czy wszystkie składniki mamy. Oczywiście brakuje mi ostatecznego składnika, czyli jajka. Przekroję na pół do chorizo i do naszego tradycyjnego żurku. Ok, nalewam wersję tradycyjną. Nie naleję do końca, ponieważ chciałabym, żeby nasze dodatki były widoczne. Proszę bardzo. Wersja tradycyjna, voilà.
i wersja ostrzejsza. Jeżeli macie w domu albo znacie osobę, która lubi takie ostre smaki, na pewno kojarzycie, to zaproponujcie mu taki żurek. Jestem pewna, że mu zasmakuje. Proszę bardzo, drugi żurek. Został mi efekt finalny, czyli coś zielonego. Moja mama zawsze uwielbiała ukradkiem nam podsypywać, jak byliśmy mali. Wersja tradycyjna, wersja ostrzejsza. Obie jakie smaczne. Trzeci żurek jest taki nieco zabawny, po mojemu, bo bez zakwasu. Czasem zdarzy się sytuacja, że go nie wstawimy, bądź zapomnimy kupić w sklepie, albo go po prostu nie ma. Wtedy przychodzi nam na pomoc woda z ogórków. Nie tylko pomaga na gorsze dni. Zatem zaczynamy od początku bazę. Ja już sobie przyspieszyłam moją wersję i dodaję podsmażoną cebulkę. Do tego daję białą wiejską kiełbaskę. Nie obędzie się też bez szynki. Dlaczego szynka? Ponieważ też jest fajnym zamiennikiem do boczku, a jeżeli macie jej nadmiar, bez problemu możecie wykorzystać. Kroję w kosteczkę. Taką sporą, żeby było coś do pogryzienia. Damy się chwilę podsmażyć, aby cały smak nam się wydobył. A ja w tym czasie podszykuję przyprawy, czyli sól, oczywiście majeranek i śmietana na koniec. Czuję, że nasze zapachy zapełniają całą kuchnię. Dolewam nasz bulion. Czuję pietruszkę, selera, odrobinę marchewki. Dzięki Szymonowi czuję zapach wędzenia, to ta szynka oddała cały smak. Rozcieram majeranek, nie żałuję. Odrobina soli, ponieważ zakwas i tak już był solony. Przemieszam i dodaję zakwas z ogórków. Można powiedzieć, że ta zupa będzie nieco przypominać ogórkową, ale spokojnie. Przez to, że jest kiełbaska, jest ten posmak z wędzenia, ona będzie zupełnie inna. I na koniec śmietanka. Aż ślinka cieknie. Został mi ostatni składnik i nalewam do miseczki nasz żurek. Uwaga, chlapie! Wsadzam do środka jajeczko. Tym razem zaszaleję, dam dwa. Myślę, że mogę już wyłączyć. I proszę bardzo. Tak naprawdę niewiele w smaku się różni. Jedyne co tak na szybko mogę porównać, że ta zupa jest taka płynniejsza. Ale w smaku naprawdę może konkurować z tradycyjnym żurem. To co? Spróbuję. No i teraz trochę szyneczki, ziemniaka. O to właśnie mi chodziło. Ok, żurek, czyli woda po ogórkach kiszonych. Potem mamy lekko ostrzejszą wersję z chili i chorizo i żurek tradycyjny z białą kiełbasą i jajkiem. Moja wersja jest taka, a jaka będzie po twojemu?